Czy państwa szlifierka pracuje jak koń podczas galopu? Dzięki Rotoflexowi jest to możliwe. Tarcza szlifująca Rotoflex posiada giętkie łączenie, które pochłania wibracje. Szlifuje drzwi, ściany i inne gładkie powierzchnie bez problemu. Wystarczy przykręcić śrubą tarczę i efekt rewelacyjny, czy jest to gładka, czy też nierówna powierzchnia. Męczy ścieranie papierem ściernym? Warto wiedzieć, że korundowe tarcze Rotoflexu mają żywotność 100 razy dłuższą niż zwykłe tarcze i są wystarczająco mocne, aby zeszlifować gwóźdź. Łatwe do zamontowania, ponieważ są samoprzylepne, łatwo wymienialne, łatwe w czyszczeniu przy pomocy kawałka plastiku. Rotoflex jest dostarczany z mocowaniem przegubowym. Może być ustawiany we wszystkich kierunkach, czego rezultatem jest bardzo efektywna praca szlifierki. Zamówcie państwo teraz, a otrzymacie dodatkowo poduszkę polerującą. Proszę spojrzeć tylko, jaki połysk. Rotoflex jest urządzeniem ścierającym, szlifującym, ostrzącym i polerującym. Uniwersalnym, ale to nie wszystko. Powiększyliśmy opakowanie Rotoflexu i jednocześnie obniżyliśmy cenę. Dodatkowo 3 nowe oryginalne przystawki, tylko w komplecie TV Shop. Dzięki metalowej tarczy łatwo usunąć rdze i nalot z większości metalowych powierzchni. Praca trwa szybciej niż ścieranie ręczne, oszczędza czas i pieniądze. W komplecie są 2 niezawodne tarcze polerujące najwyższej jakości wykonane z poliestru. Dzięki Rotoflexowi można woskować samochód i uzyskać połysk, jakiego nie widzieliście do tej pory. Zadzwoń już teraz. Czy wasz odkurzacz zbiera kosmyki włosów z dywanu i obić mebli? Tylko niewiarygodny Whiz radzi sobie z tym doskonale. Stare odkurzacze doprowadzają do szaleństwa, szczególnie kiedy zapcha się rura i trzeba ją przepchać. Świst. Tak właśnie działa przyssawka Whiz, jak iglasty wałek. Jeśli odkurzamy pod włos, wszystko zbieramy. A kiedy odkurzamy normalnie, wszystko zostaje. Przeciągamy Whizem do siebie, a wszystko zostanie zebrane. Przeciągamy od siebie, i wszystko zostanie zebrane i wciągnięte do odkurzacza. Te dywany są pełne włosów, odpadków, fusów i nitek. Whiz sprawdza się zarówno na podłożu wełnianym, nylonowym, welwetowym, jak i na tapetach bez przyklejania się do przyssawki. Whizem można sprzątać wszystko. Dywany, tapety, ściany, zasłony, schody i samochód. Wysypujemy kurz z odkurzacza. Whiz załatwi sprawę bez problemu. Poprawcie państwo jakość pracy swojego odkurzacza, kupując Whiz. Lepszego zakupu nie uda się państwu zrobić. To jest Super Whiz. Podczas gdy zwykły Whiz jest odpowiedni do sprzątania schodów, tapet, obić i innych przedmiotów o ograniczonej przestrzeni, to Super Whiz jest świetny do większych prac. Dywan zajmujący cały pokój od ściany do ściany zostaje sprzątnięty połowę czasu. Odpowiednio zaprojektowana przystawka Whiz pozwala nawet sprzątać nisko pod meblami, dodając odkurzaniu więcej mocy. Ułatwia czyszczenie wszelkiego rodzaju powierzchni. Zafundujcie państwo swojemu odkurzaczowi przystawkę Super Whiz. A przy okazji dostaniecie zwykły Whiz. Zadzwońcie państwo od razu. Jak często trudziłeś się, aby wkręcić śrubę w bardzo mały otwór. Teraz używając Flex Drivera nie zniszczysz tylu śrub i nie poranisz sobie rąk. Z Flex Driverem dotrzesz do najdalszych zakamarków, z którymi nie poradziłbyś sobie posiadając zwykły śrubokręt. Kątowa magnetyczna głowica pełna jest mocy. Uchwyt jest giętki i zachowuje stabilność. W skład kompletu wchodzą uchwyt, głowica, skrzydełko, 24 nasadki, przedłużacz do nasadek i pudełka. Flex Driver daje ci setki możliwości zastosowań. Nie zgubisz żadnej śrubki. Nasadki są magnetyczne, a wszystko wykonane jest z dokładnością do milimetra. Flex Driver zastępuje wiele narzędzi. Możesz go użyć jako śrubokrętu Philipsa, jako śrubokrętu Torx, jako klucza do skręcania śrub. Flex Driver jest wspaniałym narzędziem. Zwykłe narzędzia sprawiają, iż wiele prac jest trudnych do wykonania. Flex Driverem rozwiążesz wiele problemów.
Leg Driver jest narzędziem, którym będzie się umiał posłużyć każdy członek rodziny. Setki możliwości w jednym. Teraz możesz dotrzeć do każdego zakamarka. Pomyśl, ile zaoszczędzisz czasu i pieniędzy. Dzwoń teraz! Przedstawiamy program Znak Czasu. 14 listopada 1982 roku Wałęsa zwolniony z więzienia. Gdańsk, w którym dokonał się historyczny strajk w stoczni, świętuje powrót do domu przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy. Polski bojownik o wolne związki zawodowe przez 11 miesięcy był przetrzymywany w odosobnieniu. W tym czasie rząd bezskutecznie próbował zniszczyć zaufanie do niego. Lecz przyjaciele i robotnicy zdecydowanie trwali przy tym 39-letnim elektryku, wzywając do jego uwolnienia na zgromadzeniach związkowych, demonstracjach ulicznych i nabożeństwach. Stan wojenny nie uciszył wołań uwolnić Lecha. W końcu prawo stanu wojennego zelżało, gdy 14 listopada 1982 roku Wałęsa wracał do żony i siódemki swoich dzieci. Był to program Znak Czasu. Schattensprung, skok cienia. To wystawa kilkunastu artystów z Berlina w Centrum Sztuki Współczesnej. Próbuje ona określić, nie unikając najbardziej drażliwych tematów, stan teraźniejszych stosunków między Warszawą a Berlinem. Artyści próbują dokonać skoku z cieni przeszłości i przedstawić się jako nasi otwarci partnerzy. Pierwsza praca to firanki w oknach zamku, nawiązujące do stereotypu przedstawiania pierwszych chwil po wyzwoleniu. Większość prac o charakterze instalacji należy do tej grupy dzieł, które tworzą pewien słownik, zaś wrażliwy widz buduje z nich tą szczególną całość, która jest początkiem rozmowy z twórcą. Tak jest w przypadku przestrzeni publicznej w zdjęciach do stołu dla kardynała Wyszyńskiego. Taka jest kobieca instalacja w wieży. I wreszcie ambasada niemiecka z tekstem Holderlina, nieestetycznie reprodukowanym. Głosi on: żyj tam w górze, o ojczyzno, i nie licz tych, którzy zginęli dla ciebie. Kochana, nie było ni jednej śmierci za dużo. Tekst zderzony jest z oryginalnymi koszami sprzed ambasady i dużym, abstrakcyjnym obrazem zatytułowanym 1 września 1939. Wystawa, której nie przedstawiliśmy tutaj w całości, jest głosem w polsko-niemieckim dialogu trwającym od słynnego listy biskupów.